Kiki. Cześć, witajcie. Jestem dzisiaj nad zbiornikiem w miejscowości Bełchów. Jest to nieduży zbiornik. Głębokość dziś 2,5 metra. Jutro mamy zawody, więc dzisiaj trening. Przyjechałem z myślą łowić leszcze, leszczyki. Tomek Maciak, mój kolega, będzie łowił płotki. Zobaczymy, który wariant okaże się lepszy. I ten wybierzemy na jutrzejszy dzień. Mój towar to glina wiążąca, zabarwiona na czarno. Najczęściej taką łowię. Będzie tego 6 litrów gliny i 3 litry zanęty. To jest dywan. I na to tradycyjnie kubek z jokersem. Bez jakichś tam dziwnych rzeczy. No i dobra, spławiki rozłożyłem. Jedynkę, półtora i dwa. Głównie z myślą o leszczach. Wędka 13 metrów. No i dobra, zobaczymy jakie ryby będą.
śmiało powiedzieć, że wyschło. Miałem się, nie? Miałem cię zaprosić, żebyś za mnie postrzelał, ale... Ja już za siebie nie rzucę. Co robię? Za szybko trochę. Kiedyś tak... za 3 punkty byłem dobry, no nie? Tak. To bym porzucał.
cały, zobacz, bo żółtawy przyodłonie. Podsumowanie dzisiejszego odcinka. No, marzenia marzeniami, plany planami, a życie, życie życiem. Miałem łowić leszczyki, rok temu łowiłem, sporo ich naowiłem, a w tym roku będzie płotka. Były leszczyki bardzo małe, jakieś takie 300-500, nic zupełnie. Więc no idziemy w płotkę. Sporo płotek. 1 gram najlepszy spławik, styk, 5 na dnie. Donęcanie dość treściwe. Haczyk 22-30 w rozmiarze. No 20 była dzisiaj najlepsza, nie spadały z niej ryby. Łowiłem wcześniej innym, sporo ryb mi spadło. Przypon 15 cm, 0,8. No i co tam? Najwięcej dziś złowiłem na jedną chodkę. Myślę, że na jutro jeszcze pinka trzeba będzie. No już, no zobaczymy jak wyjdzie. Myślę, że taki wynik około 4 kg jest osiągalny taką rybą na tak słabe żerowanie, bo rzeczywiście te ryby dzisiaj ciężko było się dogadać. Faktem jest, że towar na początku położony na leszcza, nie na płotkę, to też miało znaczenie. No i dobra, zobaczymy jak tam nasz plan wypali lub nie, okaże się. To co tam, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.